siemano, cześć wam wszystkim, ja jestem oczywiście Fisiel i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym właśnie oto odcinkiem zaczynamy tydzień z Fisielem, czy coś takiego. Jest to specjal, który wymyśliłem z okazji wbicia na moim kanale 50 tysięcy widzów. Teraz właściwie jest ich już 60 albo i nawet więcej. No ale na czym będzie to polegało? Licząc od dzisiaj do piątku, codziennie o 15 będą pojawiały się filmy. Będą to faile, ale nie tylko, będą to różne filmy. I w każdym z tych filmów w losowych momentach i miejscach będą pojawiać się takie pojedyncze litery. Pojedyncze, nie wiem. No i po ostatnim filmie w piątek, 1 lipca... Nie... Może tak... No i po ostatnim filmie, który pojawi się w piątek, 1 lipca, oczywiście o 15, zbieracie wszystkie te literki i hasło utworzone z tych właśnie liter wysyłacie mi na fisiel.konkurs@gmail.com w temacie wpisując właśnie to hasło. Aby wysłać hasło właśnie utworzone z tych liter macie czas do 1 lipca, czyli do piątku, do godziny 24. Wyniki pojawią się w niedzielę 3 lipca na moim Facebooku. No i tam właśnie zostanie ogłoszony jeden zwycięzca, który zgarnie 50 zł paysafe card, więc myślę, że naprawdę jest warto. Zapewne zauważyliście, że widać teraz moją mordę na ekranie. Z tego to względu, że postanowiłem trochę zmienić styl tych faili i mam nadzieję, że wam się tak bardziej spodoba, będzie to trochę ciekawsze, mam nadzieję. Także napiszcie mi oczywiście w komentarzach, co sądzicie o jakości audio i wideo tej kamery, ale już bez większego przedłużania, bez dłuższego przedłużania, przechodzimy oczywiście do faili. Lecimy! Miejsce piąte, fuck. Zaczynamy od faila naszego polskiego gracza CSGO. Mowa o Wiktorze Wojtasie, znanym również pod pseudonimem TAS. Jest to gracz drużyny Virtus Pro, czyli chyba jednej z najbardziej rozpoznawalnych drużyn w CS-ie w Polsce. Właściwie to najbardziej rozpoznawalnej drużyny CS-a w Polsce. Znaczy polskiej drużyny CS-a, o to mi chodziło. No i jak wiecie, są na różnych turniejach wywiady pomeczowe, tak? I to w CS-ie i nie tylko, bo też w normalnych sportach. No i tak też było w tym właśnie failu, kiedy to był taki wywiad po jakimś majorze, to chyba był jakiś Dreamhack z tego, co mi się wydaje. No i wtedy prowadzący zadał pytanie Wiktorowi właśnie i tam się pytał coś o drużynę, coś takiego. No i Wiktor w odpowiedzi na to nie mógł znaleźć słowa, które by opisywało, jak genialnie gra jego zespół, więc powiedział... Zobaczcie zresztą. Somebody says something when you get pumped, when you are angry, when you want revenge for words that are said. Is that when you're at your best? Is that when VP are at their best? That's when I'm at my best. But my boys today played fuck super awesome. You know the word, right? I know the word. It's you know family show. Yeah. So kudos. Miejsce czwarte, koło. Z pewnością wiecie, co to jest koło fortuny, Faceit oraz Scream. Właściwie w tym ostatnim powinienem powiedzieć, kto to, bo chodzi o tego gracza CS-a, który to jest znany ze swojego niezwykłego aima. Tak więc zostajemy w tematyce CSGO i lecimy właśnie z kolejnym failem. Jeżeli połączymy trzy rzeczy, które wcześniej wam przedstawiłem, to wyjdzie nam niezła wpadka. Na jednym ze streamów właśnie Faceita na Twitchu doszło do dosyć zabawnej sytuacji. Siedział, prawda, Caster i obok niego siedział Scream, ten gracz CS-a. I przed nimi było takie mini koło fortuny z takimi, no, znakami zapytania, nie? Coś takiego było. No i Caster powiedział, żeby, dobra, no to Scream, może zakręć tym kołem, nie? No i wtedy, wtedy wydarzyło się to. Special guest spin of the special wheel. Let's go, right now, let's do it. Okay, let it go. That is the worst. Oh my god, whose idea was it to let Scream spin the wheel? Well, that's literally the worst spin I've ever seen. I went to the gym yesterday and I don't feel anything. So I'm gonna... Miejsce trzecie, donacja. Donacje to nieodłączny element każdego streama. W poprzednich odcinkach pokazywałem wam, do czego mogą służyć owe właśnie datki. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich filmów, to bardzo was do tego zapraszam. Tym razem osoba dająca donata, streamer co niku Monite, nieźle zważywiła. Chłopiec w młodym wieku chciał zdonatować prawdopodobnie jego ulubioną streamerkę. No niestety w wpisywaniu kwoty, którą chce jej podarować, pomylił się o 1-0 i zamiast $20 podarował ich 200. Po niedługim czasie chłopca słychać w grze, ponieważ on tam wbił do lobby właśnie z tą streamerką. No i po głosie chłopaka słychać, że jest on zrozpaczony z powodu tego, co zrobi. Ja nie wiem, czy mi go szkoda, czy nie, a wy dajcie znać oczywiście w komentarzach. Yeah. What? I said give me a hell yeah. Matt J 585 just donated $200 and said, you said I could play Midnight. I invited you, bro. You didn't have to donate that amount of money. I'm pretty sure it's a little kid. Midnight, Midnight. Midnight. Where is she? I'm in the bathroom. Okay, hurry up. Whoa, whoa, whoa. Okay.
What is going midnight, on? Midnight, 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 midnight. I accidentally donated 200 and meant to donate 2. Hey, relax, relax. I'll refund it right now. Relax. It's okay, bud. Oh my god. I'm almost. It's okay. Relax, relax. I'm gonna refund it right now, okay? I'm literally doing it. Okay, thank you. It's okay. How do I do it? I'm issuing a refund right now. I wouldn't mess with your mom's card, though. Don't mess with that, okay? Miejsce drugie, Skok. Gracziol to jeden z członków bardzo znanych w polskich internetach grupie Pompa Team. Jak każdy normalny człowiek, lubi on sobie popić. Pewnego razu bardzo podchmielony Gracziol organizował swojego streama. No i na tym streamie między innymi zasnął, ale nie będę o tym dzisiaj mówił, bo na streamie tym zrobił też coś innego i co myślę jest jeszcze lepsze od tego zaśnięcia. No więc w pewnym momencie postanowił on, że wyskoczy przez okno. Upadek prawdopodobnie nie był jakiś bardzo bolesny, no bo to też nie była wysoka wysokość. No bo przeżył, tak? I no to chyba można sugerować, że nie była to jakaś... Wysoko to nie było, nie? Może nie mogę powiedzieć. Ale w każdym razie na pewno jakoś ten upadek odczuł, ale ważne, że żyje, prawda? Miejsce pierwsze, ustawienia. Streamer o nicku Reynard pewnego razu transmitował grę Ark. Na streamie tym otrzymał on donata, w którym było napisane to, aby streamer zmienił jakąś opcję w ustawieniach gry. Opcja ta nazywała się Forward i była pisana tak, że była 4W, no nie, bo wiecie, for po angielsku to jest no tak jak for. For, czyli dla, i jest for, czyli 4. No, jakby ktoś nie wiedział oczywiście. No i ten streamer miał wyłączyć tą opcję, czyli po angielsku turn down, no, takim pobieżnym tłumaczeniu załóg. Długo mu zajęło ogarnięcie się, o co chodziło w tym wkręcie, ale w końcu mu się udało i chyba to jest najważniejsze, więc gratulacje. Wy możecie też napisać w komentarzach, czy od początku wiedzieliście, o co w tym chodziło. Bo ja na przykład nie. Hey Reynard, don't forget to go into the settings menu and change the 4W option, which is set to up. You were going to do it earlier but forgot. It will fix the FPS. Make sure you change it and turn down. Thanks on behalf of the stream. What is it called? 4W options. What is 4W? Whatever you're talking about doesn't exist. I don't see it, so I can't. I don't want this whole game to be going into settings menus all the time. Let's go craft some pants and a house. Right now, we've got to look for bushes and just harvest all video of them. Video guide on turning down 4W setting https://www.youtube.com. Are you guys still getting FPS issues? Howdy. You noob dog. He means turn down for what? For what? No i to już koniec tego filmu. Jeżeli film wam się spodobał, oczywiście zachęcam was do zostawienia łapki w górę, napisania jakiegoś komentarza i danie mi suba, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dajcie mi też znać oczywiście w komentarzach, co sądzicie o tym nowym stylu prowadzenia tej serii, znaczy ogólnie filmów z tą kamerką. Ja myślę, że jest to ciekawy sposób, ale no wiecie, pierwszy odcinek może trochę być taki dziwny, bo to nowość i też dla mnie też pierwszy raz tak prowadzę tą serię, więc jest trochę dziwnie. No ale dajcie mi znać i myślę, że to jest z pewnością ciekawsze niż takie, co było wcześniej. Ale to zależy tylko i wyłącznie od was. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Jutro o 15 się widzimy. Narka.